W LEGO Fortnite mamy specjalny LEGO Grappler. Jak możecie zobaczyć, w moich rękach jest już Grappler i wygląda on bardzo podobnie do tego Fortnite'owego. Zobaczmy, jak on działa. Czy ma też on takie same działanie? Co ciekawe, ma on tylko i wyłącznie 8, nie, 10 użyć, bo już go użyłem wcześniej, więc wygląda na to, że jest to bardzo podobne tak, jak działa to w Fortnite. Mit potwierdzony. Był to pierwszy z kilkudziesięciu mitów i umówmy się tak, że za każde 100 łapek w górę nagram dla was jeden dodatkowy mit LEGO w kolejnym odcinku. Więc jedyne co zróbcie, to zostawcie łapkę w górę. W LEGO możemy tworzyć latające domy. Do tego będzie nam potrzebny dynamiczny, chyba to jest dynamiczny fundament. Dobra, dajmy sobie fundament dokładnie w to miejsce i stańmy sobie po prostu na nim. I jak możecie zobaczyć, jak weźmiemy sobie tutaj kół i weźmiemy sobie dokładnie ten balon i go przytrzymamy. O choinka, weźmy jeszcze coś innego. Okej, wiecie co, weźmiemy sobie może ten domek i wsiądziemy do niego, proszę bardzo. Tego co widzę, tutaj trzeba zacząć budować. Dobra, kliknijmy sobie E. Dobra, proszę mi tutaj wybudować to wszystko, proszę bardzo. I dajmy sobie tutaj ten balon. Czekajcie, bo się trochę pogubiłem. I weźmy sobie to, może zróbmy małymi balonami. Zobaczymy, czy to nam się w jakiś sposób podniesie, więc naspamimy tego, ile tutaj się da. No, na razie nie podnosi nas w ogóle. Ale gdy już weźmiemy sobie duży balon i damy go w miarę równo, to prawdopodobnie powinno nas podnieść. Dobra, zróbmy to na tym tak jak wcześniej, tylko weźmy... O! Dobra! Widzowie, działa! Zobaczcie, czyli gdy mamy te balony i sobie je damy w ten sposób, no to możemy zrobić sobie latającą platformę. Latającą platformą możemy dolecieć w kosmos. W sumie to jest mit, który teraz sobie na szybko wymyśliłem. I zobaczcie, ja jestem na tej platformie, na której byliśmy i cały czas lecimy coraz to wyżej. Zobaczcie, cały czas się to przenosi. W sumie, wiecie co, weźmy sobie może małe balony jeszcze. Dorzućmy sobie jeszcze tego trochę. Zobaczymy, jak daleko możemy wylecieć. Czy my dalej lecimy, czy jesteśmy już zawieszeni? Ej, wygląda na to, że chyba cały czas lecimy, a tamten balon został w tamtym miejscu. Wydaje mi się, że w kosmos będzie bardzo trudno dolecieć. Ej, po ekranie możemy zobaczyć, że dalej lecimy. Wygląda na to, że stanęliśmy w miejscu, więc to jest maksymalna wysokość, tak jak widać tam na dole. Papryczki, czyli zwiększają prędkość w LEGO Fortnite. Jak wiecie, w Fortnite papryczki, czyli gdy zjemy, no to dzięki temu możemy dosyć szybko się wtedy poruszać. Spróbujmy to teraz zrobić, zjedzmy i zobaczmy, czy dostaniemy jakąś szybkość, wydaje mi się, chociaż nie, ej, chyba tak, bo jak widzicie, ode mnie widać na samym, a co to jest? I co to jest? Halo? I co to jest? Co to jest? Widzowie, co to jest? To poza mitem, przejdźmy do kolejnego. W LEGO Fortnite mamy tajemnicze kolorowe światło. Ej, nie mam zielonego pojęcia, ale to coś mnie gdzieś prowadzi. Tylko co to jest, ja się pytam. Ej, gdzie to leci? Jak to w ogóle zdobyć? Napiszcie mi w komentarzu, jak myślicie, co to może być. Ja cały czas za tym... Okej. Ja cię kręcę, patrzcie się, ile rzeczy dostałem. Dostałem tarcze, nie tarcze, czyli w Fortnite, tak nazwiemy ten mit, mamy lamy. W LEGO mamy beczki z dynamitem. Ja już taką beczkę sobie tutaj wyjąłem z ekwipunku i zobaczcie, jest tego w miarę dużo. I gdy tą beczkę sobie podniesiemy i rzucimy gdziekolwiek, to tam ona wybucha. Zobaczcie, jak świetnie to wygląda. Nie rzucajcie jej sobie pod nogi. Z tego co widziałem, to ninja sobie tak rzucił już pod nogi i zginął od niej, także nie podchodźcie blisko. No jak widać, możecie sobie tutaj niszczyć i zbierać różne elementy. W LEGO możemy kopać w ziemi. Do tego będzie nam potrzebna najlepsza łopata i taką też sobie wybrałem. I zobaczcie na to, sam byłem zdziwiony, ale wygląda na to, że możemy kopać w ziemi, ale co ciekawe, nie wykopuje się żaden dołek, tylko po prostu kopiemy w danym miejscu. No i tych tuneli robić, tworzyć nie możemy. Dynamity rozwalają wszystko, co się da. Wybrałem sobie tym razem dynamity, są one u mnie w ekwipunku, wyrzucam je, no i zobaczmy, jak to zadziała. Czy wszystko to zostanie zniszczone? Chyba... O, nic nie zostało zniszczone, a wrzućmy ich kilka. Być może po prostu rzuciłem ich za mało, zobaczmy, czy one zniszczą skałę? Dobra, niszczą skałę, czyli jak widzicie, albo źle wcześniej rzuciłem, albo to po prostu nie działa na drzewa. No zobaczmy, czy to zadziała na drzewo. Uwaga, 3, 2, 1,
Ej, zadziała, tylko trzeba chyba bliżej rzucić. W małych budowlach mamy poukrywane skrzynki. Jestem przed jedną z nich i zobaczmy, tutaj podobno w niektórych tych budowlach są jak i duże, tak i małe skrzynki. I mamy tutaj jedną z nich. Czy tu coś jest jeszcze pod schodami? Wygląda na to, że nie. Przeszukajmy to. Jak widzicie, możemy znaleźć ostrą papryczkę, mleko i shake śniego-jagodowy. Także mit potwierdzony. W skałach mamy poukrywane kopalnie. Udało mi się znaleźć pewien duży głaz. I podobno w tym głazie, gdy do niego wejdziemy, będziemy mogli polecieć jakimś tunelem. Co ciekawe, jakoś moja postać się zbugowała. Wejdźmy sobie tutaj. Wejdźmy, tutaj się wchodzi i animacja wygląda dokładnie w ten sposób. Także wchodzimy i zobaczymy, co jest w środku. Okej, jesteśmy w środku i jest tutaj dosłownie wszystko lodowe, ale przejdźmy do kolejnych mitów. Pochodnia to najlepszy dodatek do jaskini. Jak widzicie, mam tutaj pochodnię, dodaję sobie ją i zobaczmy, czy to mocno zadziała i mocno nam rozświetli. Wygląda na to, że tak. I no, można powiedzieć, że jest to idealna sprawa. O, weźmy. Aha, to są skały. Dobra, jest to idealna sprawa do kopalni. Jestem ciekaw, co tam jest w środku. Mamy tutaj chesta. W sumie możemy jeszcze przy okazji sprawdzić, co w tym chestie jest. O, pochodnia. No to w sumie tematycznie. W kopalni mamy tajemnicze głazy. Zabrałem sobie najlepsze, co mogłem, czyli kill-off i pokopmy te wszystkie skały i zobaczmy, co to nam da. Wydaje mi się, że powinny z tego jakieś sztabki złota wylecieć, czy coś w tym stylu, ale jak widzicie, no, jeśli chodzi o tą skałę, jest ona totalnie mocna i o, dostałem żelazo, czyli to było żelazo. Myślałem, że to będzie złoto. Czyli pewnie im niżej, tym lepiej. Pochodnią możemy rzucać. W sumie lekko się zdziwiłem, ponieważ to dopiero kliknąłem sobie przez przypadek myszką i odkryłem, że ta pochodnia nie dość, że świeci, no to oczywiście możemy sobie ją jeszcze rzucać w dane miejsce. Czyli na przykład jak gdzieś nie chcemy chodzić, a chcemy sobie oświetlić coś, no to rzucanie pochodnią będzie najlepsze. W trybie Lego możemy również pływać. Wyszedłem na sam szczyt tych zimowych gór i okazuje się, że mamy tutaj wodę. I zobaczymy, czy da się pływać jak i w wodzie, tak i pod wodą. Więc wchodzimy. I wygląda na to, że możemy płynąć do przodu, ale czy możemy nurkować? Czekajcie, unik, kontrol. Nie. Ej, nie możemy nurkować, szkoda, bo fajnie by było wpływać pod wodę i coś tam sprawdzać, chociaż nie, no wygląda na to, że chyba nie. Spadniemy z wysokości, kiedy skończy się nam lotnia. Ja jestem teraz w miarę wysoko i jak widzicie, tutaj tracę energię. Nie wiem jeszcze na co, czy to będzie energia do tej lotni. Wydaje mi się, że tak. I wydaje mi się, że jak ona się skończy, to moja lotnia się złoży wtedy. Co? W grze mamy tajemnicze talizmany. Pierwszy z tych talizmanów, jak możecie tutaj zobaczyć, jest to talizman zdrowia. Ja go podniosłem, ale moje zdrowie nie wzrosło ani trochę, a moje zdrowie jest u góry w lewym górnym rogu, czyli 3 serduszka. I zobaczcie, kiedy wejdziemy sobie dokładnie w to miejsce i klikniemy wyposaż, to wygląda na to, że moje serca rosną o 2 do góry, czyli zwiększa zdrowie oraz obronę i wygląda na to, że jak widać u góry mam 5 serduszek. Mamy 5 rodzajów broni i narzędzi w Lego. Jak widzicie, wszystkie są przede mną, czyli łopata, no ale łopatą kopiemy, tak jak widzieliście. Mamy fioletowy kill-off, no to jest to oczywiście do skał. Następnie mamy siekierę do drzew i na samym końcu mamy kuszę. I jeszcze w dodatku do tego wszystkiego powinien być ten miecz, czyli miecz długi, potężny miecz idealny do walki wręcz. Na szczycie góry mamy tajemniczą skrzynię. Jest trochę ciemno, prawie nic nie widać, ale zauważyłem, że jest na tym szczycie góry tutaj albo jakaś skrzynka, albo nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ale udało nam się zdobyć skrzynię, złotą skrzynię i otwórzmy ją. Zobaczmy, co tu będziemy mieli w środku. Wygląda na to, że mamy tutaj kość, pióro i nasiona dyni. To coś słabo. W nowym trybie mamy dostępne lotnie. Także wylatuję sobie do góry, bo jestem na trybie kreatywnym i zobaczcie, rozłóż lotnie. Rozkładamy lotnie i wygląda na to, że dokładnie tak. Mit potwierdzony. Gdy pogłaskamy kurę, dostaniemy jajko. W sumie pewnie ten mit każdy z was widział, ale zobaczcie, jeśli nie widzieliście, że tak to działa, że pogłaszczemy jakiegokolwiek zwierzaka, no to dostaniemy jajeczko albo tam jakieś inne przedmioty, więc w zależności kogo pogłaskacie, taki przedmiot dostaniecie. Możemy stworzyć własną rakietę. Widzicie teraz u mnie mały silnik i ten mały silnik dodajemy sobie tutaj, dodajemy sobie tutaj, dodajemy sobie tutaj. I pytanie, jak to teraz aktywować? W sumie tego nie wiem do końca, jak zrobić, ale weźmy sobie tutaj jeszcze raz i dorzućmy sobie w ten sposób. Czy to nam odpali? To powinno się zapalić, ale dlaczego się nie zapala? No, nie mam zielonego pojęcia. A, myślałem, że jak go rozwalimy, to może on się zapali, ale ogólnie to powinno się odpalić i powinniśmy gdzieś wylecieć, ale dlaczego tak jest? Możemy odbijać się od koła w Lego. Jesteśmy oczywiście na tej platformie, co wcześniej. Wybudowujemy sobie tutaj kilka oponek. Ej, chyba, że to się będzie kręcić. To się pewnie będzie kręcić. Czyli nie będzie... Ej, czy my naprawdę możemy stworzyć własny... Ja cię kręcę.
Ty, myślałem, że od tego się będziemy odbijać. Nie, odbijać się od tego nie odbijamy, ale możemy stworzyć własny samochód, co jest grane. Przełącznikiem odpalamy rakietę. Chodzi dokładnie o tę rakietę, co wcześniej. Co ciekawe, u mnie robi się ciemno, ale zaraz będzie jasno. Sami zobaczcie na to, co tutaj się stanie. Klikam i odpala się, odpalają się silniki rakietowe, czyli widzicie, do tej gry może wejść dosłownie wszystko tu może wejść i za pomocą tych aktywatorów możemy wszystko odpalać, czyli wygląda na to, że jeśli dalibyśmy sobie podspód, to będziemy mogli wylecieć w powietrze. Za pomocą aktywatora wioski możemy założyć własną. Mam kolejny ciekawy przedmiot i co ciekawe, możemy sobie tutaj, zróbmy sobie zamek. Ja mam znowu ciemno i zobaczcie, możemy tutaj robić dosłownie wszystko w tej wiosce. Ulepsz wioskę, można ją ulepszać, można ją rozbudowywać, ale tak szczerze to myślałem, że dostaniemy ją za darmo, ale możemy stworzyć coś totalnie własnego. Niesamowity przedmiot. W LEGO świecie mamy potwory. W sumie ten mit jest bardzo wiadomy, ponieważ jest to tryb przetrwania. Jest to totalnie minecraftowe, ale w dużo lepszej wersji. I mamy tak, bardzo dużo potworów i sobie teraz je dodamy i zobaczymy, jak to zadziała. Rzućmy to. No i zaraz tutaj powinien nam się zrespić skorpion, który nas atakuje. Co ciekawe, mam dobry mieczyk, więc możemy go od razu zlikwidować. Przejdźmy do ciekawszych potworów, na przykład do Brutala. Dodajmy sobie go i wyrzućmy go tak samo tutaj. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jaki on jest wielki, ty, co jest grane? Ja prawdopodobnie od niego Ej, on wa... Co jest grane? On jest totalnie potężny. Ja nie wiedziałem, że to tak będzie wyglądać. Słuchajcie, wiecie co? Wydaje mi się, że musimy stąd uciekać. Przejdźmy teraz do lodowego pająka i lodowy pająk powinien nam się już pojawić, ale on jest malutki, ty. On jest mega mały i uderza nas za pół serduszka, co ciekawe. Rozwalmy go, zobaczymy, co z niego dostaniemy. Chodź tu, pajączku. I mamy od niego jedwab. A za pół serduszka nas ubija. Lodowy pies, wyrzucam go właśnie i mamy lamy, chodź tu nasza lamo. Oj, ten gościu będzie totalnie potężny. I co ciekawe, mamy tutaj lamcie, zobaczcie, jak ona świetnie wygląda. Przejdźmy teraz do dwóch najmocniejszych potworów, mamy je tutaj. Wydaje mi się, że zrespimy je od razu na raz oba, zobaczcie, jak to wygląda. Ej, ale to jest potężne, tu jest jakiś lawa golem, ja cię kręcę. Oczywiście nie możemy zapominać o szkieletach, ponieważ są jeszcze szkielety, dodamy sobie je, zobaczymy, jak one działają, także jest ich nawet kilka. Dobra, jeden, drugi oraz trzeci. Chodźcie tutaj, pokażcie się. Ej, one wychodzą spod ziemi. Co jest grane? Ja cię kręcę. Patrzcie, jak dobrze to wygląda. Czy on nas będzie... Tak, on nas atakuje, więc uciekamy od nich. W LEGO mamy Fortnite'owych bohaterów. O co chodzi z Fortnite'owymi bohaterami? No mamy takie figurki, które, nie wiem, albo nas atakują. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak, one nas atakują. Ej, one wszystkie nas atakują. Mamy... Ej, czy one będą między sobą... Ej, one między sobą walczą. Mieliście walczyć nam... Ty... Ta jest dobra, mamy jeszcze tutaj taki skinek. Ty byku, ale zostaw mnie. Z nich lecą różne jakieś kolby, nie kolby. Chyba mieczyk jakiś zwykły. Dobra, zaatakujmy tego. Wydaje mi się, że tutaj zginiemy od niego, ale potężny jest ten tryb. Naprawdę jest przepotężny. Gdy chowamy się w krzakach, potwory nas nie zaatakują. Mamy tutaj krzak, ja mam potwora jakiegoś czarnego rycerza sobie wziąłem i chowam się. Zobaczmy, co się stanie. On nas szuka, ty, nie widzi nas. A weźmy go teraz. Siema, byku. Dzień dobry. Niech nas zaatakuje i zobaczymy, czy on nas zaatakuje znowu. Ej, skąd ty wiesz, że ja tu jestem? Czyli jednak... Łocie, kręcę. Czyli jednak, jak widać, potwory nas atakują, mimo tego, że chowamy się w krzakach. W trybie mamy kilka rodzajów skrzyni. Stwierdziłem, że pokażę wam jeszcze skrzyneczki, jak dobrze one wyglądają, ponieważ jest tego cała masa, czyli dokładnie tutaj mamy chesty ulepszone, mamy taką zwykłą Fortnite'ową skrzynkę, którą co dopiero odpaliłem. Mamy jakąś taką zieloną skrzynię. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Mamy coś takiego. No, tych skrzynek jest cała masa. Jak wiecie, jestem... O! Jeszcze mamy szafy. No... Dobra, ja już widzę, nie mogę nic mówić. Słuchajcie, mamy tutaj, zobaczcie, ile miejsca w tym wszystkim. No jest to potężne, jest to totalnie potężne. Tutaj mamy te schowki, oczywiście po lewej stronie jest nasz ekwipunek. Zobaczmy, która jest najlepsza. No chyba, ej, w sumie nie wiem, tam, nie, ta jest malutka. No jest tego trochę, jeszcze tu jest cała masa mebli, nie mebli, nawet mamy lodówkę, a w lodówce jestem ciekaw, co możemy. To pewnie trzymać na przykład jedzonko. Tak. Jajeczka trzeba do lodów. To by było na tyle, widzowie. Ja was zapraszam na ten kanał, ponieważ tutaj prowadzimy serię z zakrzakiem Przygoda LEGO, więc was zapraszam na ten kanał. Wpadajcie na te filmy, zostawiajcie łapki w górę, wpisujcie kod Evela i trzymajcie się, na razie. Cześć!